pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko gdzieś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Alfons Karpiński specjalizował się w portretowaniu kobiet. Stosował gładką fakturę oraz rozwibrowane światło połączone ze stłumioną gamą barwną. Wyzwalał frywolność i finezję. Na jego obrazach paryskie i krakowskie modelki kokietują, flirtują z widzem, jednocześnie owiane są tajemnicą. Potwierdzeniem jego talentu jest m.in. ten obraz Jane z japońską laleczką. Karpiński przez wiele lat swojej twórczości wypracował rozpoznawalny dla siebie styl. Nie można go zakwalifikować ani do kolorystów, ani do malarzy secesji. Jest to taki bardzo dekoracyjny styl, bardzo tajemniczy, taki za mgiełką. To wszystko jest takie ładnie rozmazane. W Stalowej Woli powstała pierwsza w kraju galeria malarstwa Alfonsa Karpińskiego, jednego z czołowych twórców okresu Młodej Polski. Zlokalizowana w dawnym budynku sądu w Rozwadowie, rodzinnym mieście artysty, prezentuje jedną z najlepszych kolekcji jego dzieł. Tworząc scenariusz tej ekspozycji, zaproponowałam 7 części, 7 wzajemnie przenikających się przestrzeni, w których zostały przedstawione te najważniejsze wątki dla jego twórczości. Warsztat znakomitego rysownika, to jest jedna z tych przestrzeni. Młoda Polska, Kraków, bardzo ważne miejsce. To jest wielki temat Paryż, inspiracje japońskie. To jest kobieta, czyli ta, rzekłabym, najważniejsza postać w jego, i wątek w jego twórczości. A potem oczywiście martwa natura, a potem z kolei aneks, który ukazuje jego działalność w czasie I wojny światowej w takim komitecie grobów wojennych. Ten budynek ma się nam kojarzyć przede wszystkim ze sztuką. W tym budynku myślę, że będzie dużo działań artystycznych i edukacyjnych, ponieważ akurat nie jesteśmy w miejscu, gdzie jest Galeria Malarstwa Karpińskiego. Mamy tradycyjną wystawę, ale też dla osób, które samodzielnie będą chciały zgłębić jak gdyby malarstwo, warsztat, jest pracownia, pod okiem fachowców można stanąć za sztalugą, malować, rysować. Także uruchomiliśmy w ramach tej galerii Szkołę Rysunku i Malarstwa. Już działa sobie od listopada ubiegłego roku.